nazwany hej! Jesteśmy w Tatrach. W jesieńskich Tatrach! Od 1 stycznia nie mówimy tu o wypadkach narciarskich, ale stricte górskich, mieliśmy 76 ratowanych w ciągu 31 dni, czyli ponad dwóch dziennie statystycznie. A w zeszłym roku bilans skończył się liczbą ponad 1000 ratowanych. Co jest najczęstszą przyczyną, twoim zdaniem? Nie podejmuję się w kilku zdaniach odpowiedzieć na takie pytanie. Okay. Natomiast bardzo dobry tytuł ukazał się w czasopiśmie Tatry. Artykuł pod znamiennym tytułem Tatry strefą wolną od myślenia. I chyba nie powinny rozgrzeszać nas te obłędne tatrzańskie widoki. Chociaż będąc nad morskim okiem i podziwiając majestat najwyższej części polskich Tatr, trudno nie zawołać wow. Wszedłbym sobie na takie rysy. Okej, może i są dwa razy niższe niż Mont Blanc, ale te góry wcale nie różnią się tak bardzo. I don't know, I personally think it's okay. You want the full body zoom or just your face? Zobaczcie, specjalnie z Chin ludzie na morskie oko przyjeżdżają. Bang. CSE. Zacznijmy od początku. Nazywam się Piotr Jurkowski, chociaż już nawet rodzice mówią na mnie. Tym razem dla odmiany postanowiłem pobyć turystą w swoim kraju i przy okazji stworzyć film z myślą o początkujących tatromaniakach. Zakopany. Czy to jest Giewont? Jaram się okrutnie, bo jestem żyłem w Zakopanem. Pierwszy raz od dawna i pierwszy raz od zawsze będę spał w schronisku. Jak mówi moja babcia, najpierw trzeba obrać strategię, ale jeszcze pierwej trzeba się posilić po podróży i przed podróżą. Jarzynówkę umieją robić w zakopiańskich smakach. Pierwszą klasyczną miejscówką, którą odwiedzam, są kalatówki. Jest to polana, do której podjeżdża się w momencik z centrum Zakopanego do Kuźnic. Stamtąd 25 minut spacerkiem. A jeżeli ktoś zostaje tutaj w hotelu górskim dłużej niż 3 dni, to nawet mogą go przywieźć. Także tutaj naprawdę każdy da radę. Ten szlak tutaj prowadzi na Giewont. A widoczek mamy tutaj elegancki na Kasprowy Wierch. Tylko ludzi bardzo dużo. Mamy tutaj również miejsce, gdzie można wpaść i potrenować poszukiwanie Zakopanego w Zakopanem. Lawinowe Centrum Treningowe PZU. Kalatówki segregują i to się chwali. Na jednej z tablic usytuowanych przy wejściu do Tatrzańskiego Parku Narodowego Toprowski kod QR. Aplikacja Ratunek. Jasne, że ściągam. Chociaż mam nadzieję, że nie będę musiał wzywać pomocy. W razie czego dotknij przycisk 3 razy. Dzień dobry. W takim miejscu dziś rozumiem swój błąd polegający na tym, że nigdy nie byłem w Tatrach zimą. Połazić. Na wycieczkę w góry niezbędna jest herbatka z cytryną i cukrem, ale dobre. Reszta ekwipunku tak naprawdę zależy od obranej trasy. Warto wyposażyć się w kilka warstw odzieży, tak żeby móc reagować na przegrzanie organizmu lub osłabienie pogody. W wysokich górach niezbędne są raki, które mam w plecaku, i mogliście też zauważyć przytwierdzony do niego czekan. Mi akurat się przyda, ale często wystarczą kije trekkingowe. Jakiś żonek powiedział, żeby broń Boże nie kierować się na Słowację, bo idzie ostra zawierucha. Ja kieruję się na schronisko, już jestem tuż. Za mną 12 km wędrówki dzisiaj. Dotarłem już szczęśliwie do punktu docelowego. Schronisko Murowaniec. Murowane.
przy hali gąsienicowej, gdzie będę najbliższe dwa dni. $15. Kołdra, poduszka, poszewki, ręcznik. Takie to miłe, nie trzeba nic targać. Yeah. Znak jakości programu, gdzie bądź dostają zarówno pierożki, jak i pizza. Dobry. Jest tu naprawdę bardzo smacznie. Niestety zapomniałem nagrać przed nagryzką. Może chcesz nagrać ale... z byłej kwaśnicy, z pomidorów, z wszystko. Zupa wszystko? No, jest zobacz, ukraiński. Okej. Okay. Zmierańko, zbieram. Ale szarlotka jest mega fajna. Murowaniec jest świeżutko po remoncie. Nowe łóżka. Pod łóżkiem każdy ma swoją szufladę na rzeczy. Bardzo jest elegancko. Złośliwi mówią, że to nie schronisko, a hotel. Te linki też tutaj robią super scenografię. Widziałem twój film, jak jechałeś koleją transsyberyjską. Proszę bardzo. A co ja mam powiedzieć do tego? Ta piona będzie najpierw. Siemaneczko. No czekaj, nie łapiesz się. Pozdrawiam wszystkich. A tutaj co robisz? Bardzo nieoczywisty symbol można tutaj spotkać w Murowańcu. Symbol kojarzący się raczej negatywnie, czyli swastykę, znaną tutaj jako krzyżyk niespodziany. Ponieważ jest to talizman jeszcze z czasów słowiańskich, który na Podhalu przetrwał wiele wieków. Odwołuje się do Boga Słońca, który chronił górali na Podhalu przed wszelkim złem. Na wiele wieków przed tym, jak pewien Austriak postanowił sobie ten symbol zawłaszczyć. Austriak z wąsem dokładnie odwrotnym niż mój. Kolejny krzyżyk niespodziany. Niespodziewanie spotykamy po drodze na Czarny Staw na kamieniu Karłowicza. Był to wybitny polski kompozytor i zapalony taternik. Ha? 10 metrów. Dobrze. I zapalony taternik, którego w tym miejscu w roku 1909 zabrała lawina. A swastyka była takim jego ulubionym symbolem. A my idziemy dalej, zachowując 10 metrów odległości od Klaudyny. Ponieważ pojedynczy piechur ma bardzo duży nacisk na potencjalną, na potencjalną lawinę. Nawet taki piechur jak ja. Znaczy, nie wiem, jak każdy. Każdy piechur. Była w jeden dzień. Troszku wieje. Pierwszy raz w życiu jestem na hali gąsienicowej i muszę przyznać, że ten widok, który widzicie za mną, trochę rozwalił mi głowę. Na początku roku miałem takie postanowienie, żeby więcej czasu spędzać w górach, bo nic tak nie wietrzy tego głupiego łba jak góry właśnie. Znaczy głupi łeb włączył mikrofon? Włączył. Żeby chwilę później w niewiadomy sposób go wyłączyć. A chciałem wam powiedzieć, że na halę gąsienicową w równie gąsienicowej dolinie przychodzi się w 2-2,5 godziny z Kuźnic. Trasę pokazuję w bardzo użytecznej aplikacji Mapa Turystyczna. Spotkać można tu zarówno turystów pieszych, jak i narciarzy zjeżdżających z Kasprowego do Kuźnic. O, tędy dochodzi się do Nartostrady.
Ja spędziłem tutaj 3 dni na kursie lawinowym, podczas którego uczyliśmy się dużo o śniegu. Po twardości rozróżnimy, ile tych warstw jest, no i jak jest, z czego są zbudowane. O tym, jak powstają lawiny, o obciążeniach generowanych przez człowieka na śniegu i szansach przeżycia pod nim, pod śniegiem. Przeżycie. Po 30 minutach połowa zasypanych generalnie nie żyje. O tym, jak bardzo przesunęły się w ostatnich latach granice. O tym, jak czytać i interpretować komunikaty lawinowe TOPR-u oraz jak szacować nachylenie stoku, zarówno w teorii, jak i praktyce. No i jak posługiwać się sprzętem, w który wyposażony powinien być każdy turysta wychodzący zimą w wysokie góry, pieszo lub na skiturach. Lawinowe ABC. A jak łopata? B jak sonda. Zapraszam do mnie, połowa grupy po lewej stronie, połowa po prawej. Której tak używalibyśmy w grupowym poszukiwaniu osoby niewyposażonej w ostatni, chyba najważniejszy element. I C jak detektor lawinowy. Zero sześć. Zero cztery. Lawinowe ABC radykalnie zwiększa szansę uratowania człowieka przysypanego przez śnieg, a umiejętność obsługi sprzętu może przydać się w każdych górach. Dopiero co ponad 30 osób zginęło w lawinach na wschodzie Turcji, a tutaj post udostępniony z Gruzji przez mojego kolegę. Celowo przemieszałem kolejność zajęć i zdarzeń w Murowańcu i jego okolicach, żeby nie spoilować frajdy potencjalnym kursantom. Zimą kursy odbywają się praktycznie co weekend i moim skromnym zdaniem każdy tatromaniak powinien się przeszkolić. Terminy zawsze na stronie kursylawinowe.pl. Ja polecam. Dzień dobry! To znaczy do widzenia, bo nie było miejsca dla Gdziepsa. 1500! Idziemy, bo zimno! Jalla! W położonym na wysokości 1500 metrów nad poziomem morza w schronisku jest 116 miejsc noclegowych. Jednak żadne z nas się nie załapało na to miejsce na dzisiejszą noc. Warto je rezerwować wcześniej. Pół roku wcześniej! Pół roku wcześniej. No i warto też wyruszyć, tak wiecie, odpowiedzialnie, żeby przed zmrokiem dotrzeć do Zakopanego. Co niniejszym czynimy? Za chwilę dostaniemy ostro wiatrem w prysk. Sprawdźmy. Gotów. Wjeżdża optyka. Sygna gotów. Wjeżdża optyka, zaraz będzie kaptur. A nie mówiłam! Tędy na autostrada do Kuźnic. Jak jest dużo śniegu, to te tyczki są zasypane do połowy i one wyznaczają szlak, którędy dojść do schroniska. Czyli co, może być mojego wzrostu? Tak. To nie są żarty, jakby raki są tak ważne w Tatrach. Nie raczki, nie raczątka, nie pięteczki. Tak, to jest szlak spacerowy, a wygląda po prostu jak tor bobslejowy. Element animalny. W moim pierwszym filmie z Tatr nie może zabraknąć największego okolicznościowego klasyka, czyli wycieczki nad morskie oko. Ale jestem trochę zmęczony i mam niewiele czasu. Dlatego po prostu idę szybciej na te bryczki, naprawdę. Szkoda się pić ryje. Elo, miłość, przyjaźń, dobre słowo. Wydawało mi się, że słyszałem sokoła. Ale te konie zagłuszają. Jak wrócę sobie sprawdzę, na fanpage'u TOPR-u jest kroniczka codziennie, co się dzieje. Można sobie poczytać. No to 1 lutego i pierwsza interwencja z użyciem śmigłowca. Jak byliśmy w TOPR-ze, to nasz przewodnik Robert akurat miał dzisiaj dyżur i mówi, że no tak chłopaki podejrzewają, że dzisiaj będzie latane. Bo akurat zwykle jak on jest na zmianie, to jest latany. I miej rację. Wszystko się dzwoni. 1-100-300 myśli.
Ile osób leci na akcję? Nie, że lecamy całym składem, no to tak jak dzisiaj to leci 6 osób. Potężna maszyna. I go nazywacie Sokół? Tak. On się nazywał go Sokół, to go nazwa fabryczna, nie? Aha, okej. Okay. Który rok produkcji? 2004. Czyli jeszcze nie z Gret, już nie mało lat. Jak to Sokół? Skakujcie, lecimy na akcję. No to lećmy więc. Lecimy. Ile czasu potrzebujecie, żeby go odpalić? Kilka minut. No to bardzo szybko się nagrzewa ten hangar. Bardzo szczegółowa mapa kościelca. Gdzieś na Brzeskiego, czy nie? No ja. Ja bym chciał. Zadzwonimy, tam chodźcie. A mogę mieć do ciebie prośbę? Pokazałbyś z centrale tam samochody, kłady. No i koniecznie psa do głaskania. I potrzebowałbym dosłownie takie, wiesz, 3 zdania wypowiedzi. Piotrek Konopka przy telefonie, znany przewodnik i tak? Himalaista, wszystko powiem. Piotrek Konopka, tak. Dobra. Co jest taką rzeczą, która wam uprościłaby pracę? Większa doza rozsądku, zastanawiania się nad naszymi planami i żeby wykazywać cierpliwość w realizowaniu tych swoich planów, żeby nie było to na hura-bura, tylko z rozsądkiem, pokorą i z takim nastawieniem, że w razie złych warunków zmieniamy plany albo zupełnie się wycofujemy. Taka żelazna konsekwencja, korporacyjna wręcz konsekwencja w dążeniu do realizacji planów jest najprostszą drogą do wypadku. I pojechał do roboty. No, elegancko waruje. Jak on się wabi? Bombarder de Alphaville Bohemia. Dla przyjaciół, bo poszkolone głównie pod lawinę. Co skuteczniejsze, pies czy detektor? Detektor. Jak ktoś ma detektor. No. To problem jest z tym, że go nie ma. Detektor to jest najszybsze i najbardziej precyzyjne namierzenie poszkodowanego, ale nie było ani jednego odnalezienia detektora u nas. Naprawdę? Tak, poza kolegami z po szpiglasowe, resztę nie było. No. Ludzie po prostu nie mają detektorów, nie używają. A ja chciałem tylko dodać, że wcale nie trzeba mieć lawinowego ABC na własność. Można je wypożyczyć w wielu wypożyczalniach w Zakopanem, podobnie jak raki, czekan czy kask. Magazynek ratowników medycznych. No taki, wiesz, jak coś brakuje, to jest tutaj gościu, który się tym zajmuje. A tu jest rzecz najbardziej smutna. Czarny nosz. Chodźcie. Oj. Turysto, twoje bezpieczeństwo zależy od twoich decyzji. Wydaje mi się, że Tatry jest bardzo łatwo zbagatelizować. Pomyślimy sobie, przecież są inne, znacznie wyższe góry, jak choćby Alpy. Ale przypominam, dokładnie w tym miejscu, w drodze na Morskie Oko, istnieje realne zagrożenie lawinowe. A jeżeli nie wierzycie mi, przeczytajcie sobie tablicę informacyjną Żlebu Żandarmerii, u stóp którego codziennie przychodzą tysiące turystów. Proszę, 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 proszę. Wszystkim nam, spacerowiczom czy dzieciakom zjeżdżającym na sankach, zagraża potencjalnie lawina. Poza tym najtragiczniejsza w skutkach lawina w Polsce zeszła w Karkonoszach. Czyli temat wcale nie dotyczy wyłącznie gór wysokich. Dobrze, wreszcie mogę coś zjeść. Dobrze, słuchajcie. To jest dość niespodziewany obrót sprawy, bo zupełnie inaczej wyobrażałem sobie ten odcinek. Chciałem przejść z Murowańca przez Zawrat do schroniska Pięciu Stawów. Ale z uwagi na pogodę postanowiłem zmienić plany. Na tym polega odpowiedzialność. Postanowiłem przyjść tutaj. I pomyślałem sobie, że to będzie świetna okazja, żeby do takich początkujących czy potencjalnych tatromaniaków. Kurka wodna. Jeszcze zalałem sobie spodnie. Filmowanie solowe. Zdrówko. Zacznijmy. Miałem przechodzić przez Zawrat do Doliny Pięciu Stawów, ale takie są góry. Wczoraj się pogoda zdupcyła i po prostu stwierdziłem, że nie idę, ponieważ jestem odpowiedzialnym człowiekiem. Realne cele, właściwe przygotowanie i weryfikacja tych celów na miejscu. Ta przełęcz Zawrat jest takim moim marzeniem, od kiedy zainteresowałem się turystyką górską. Ale po prostu, jak nie teraz, to innym razem. No przecież ta przełęcz tam zostaje. A i na Dolinę Pięciu Stawów sobie zasłużę innym razem. Ludzie myślą, że ich nie dotyczą. Że ich temat zagrożenia w górach, lawin, nie dotyczy. Pamiętam, kiedyś słuchałem reportażu w jakimś radiu, jadąc nad morze.
I reporter się pytał, czy nie boi się pan kąpać w morzu, w którym są sinice. A pan odpowiedział, że go to nie dotyczy. Ale przecież to są wysokie Tatry. Góry o alpejskim charakterze. Ich nie można lekceważyć. W końcu z ponad 70 interwencji, które w styczniu tego roku przeprowadził TOP, 4 zakończyły się zgonami. Dobrze, ale zmienimy temat na weselszy. Zobaczymy, co w menu ma schronisko nad Morskim Okiem. Nie bądź mięczak, zgnieć butelkę. Szarlotka z rekomendacji. 5 zł płatność tylko gotówką, ale można sobie wypłacić tutaj pieniądze na dole w bankomacie, jeżeli jest pogoda. Szarlotki chyba nie muszę komentować. Choćby po to warto się tu wybrać. Polecam też zostać na zachód słońca, jeśli oczywiście macie latarkę. Najlepiej czołową. Słonec mój zasłał za górami. Może ja się nie znam, ale nad Morskim Okiem najlepiej widać ten majestat Tatr. Słonec mój zasłał za górami. Oświetlaj mi drogę. Pożegnał się góra z droneckami. Jest dużo jaśniej niż się wydaje. Ta kamera przekłamuje. Serio. A tutaj jest jeszcze jedno schronisko. Roztoka jest 4. po już wspomnianych schroniskach w Tatrach Wysokich. Podobno jest tu bardzo fajnie, ale to innym razem zweryfikuję. Tymczasem chciałem zweryfikować jedno bardzo popularne niezrozumienie. Schronisko nie jest schronieniem dla zbłąkanych turystów i tatrzańskie schroniska nie przyjmują bez rezerwacji. Także jest to miejsce dla osób, które wiedzą, że będą w górach. A wiesz, że będziesz w górach, jeżeli masz rezerwację noclegu. Tak to działa. Następny, kurka wodna. What time did you start your journey here? Two. Autostop złapałem z kolegami z Arabii Saudyjskiej. Hey. Hey, yalla yalla. Z Rashidem i Abdullahem. How did you like Morskie Oko? It's very beautiful. Did you feel mabsut, Sadiq? Yes, alhamdulillah. Awesome. Thank you. Beautiful. Nice meeting you. Nice meeting you guys. Enjoy! Mam nadzieję, że wam również podobało się w Tatrach. Odcinek kończymy w turystycznym piekiełku, które również ma swój urok, jakby spojrzeć na nie z odpowiednim dystansem. Za pomoc w powstaniu filmu i udział w nim serdeczne podziękowania dla toprowców. Gdyby ktoś miał ochotę wesprzeć ich bohaterską działalność, istnieje taka możliwość, na przykład przekazując 1% podatku na Fundację Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. A na sam koniec szybkie ogłoszenie, gdzie bądźalne. Na przełomie czerwca i lipca będę na górskim trekkingu w Armenii. Gdyby ktoś miał ochotę dołączyć, zostały ostatnie wolne miejsca na wyprawę. Szczegóły w opisie filmu. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach programu. Bądź